Dzień dobry, cześć i czoła, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Pawełek. Siema. A właściwie Pawek. Wiesz, że nie masz ły? Wiem, zmieniłem na ly, ale... No, jesteś Forest. Pawik, jesteś Pawik z angielskiego. Pawik ty. Dobra, słuchajcie, dzisiaj tryb kreatywny, kontynuujemy budowę. Ostatnio robiłem tam wielką wioskę. Wielką wiochę tam robiłem. A dzisiaj kontynuujemy zawsze budowę. Zawsze robisz wiochę. Ciekaj tam, bo cię nie wpuszczę, łobuzie. No, co to, jakieś krzaki? Stary, patrz, krzaki wyrosły, można tu zjadać coś. Jagódki nam wyrosły. Dobra, chodź tutaj, musimy się wspiąć na 19-piętrowy budynek, który wybudowaliśmy gdzieś tam w poprzednim odcinku. Poprzednim. I dzisiaj kontynuujemy budowę, spróbujemy zrobić jak najwyższy budyneczek. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić te 40 pięter. W głowie mi się kręci. Wiem, stary. Mogłeś zrobić schody raz w jedną, raz w drugą. Stary, końca nie widać, nie? Czekaj, ja tu zostanę, bo nie widzę. O Boże, serio? Tyle to jest pięter już? Spróbuj nie spać, jak będziemy budowali, spróbuj nie spać, bo to się pół godziny wchodzi na górę, wiesz, także... Ja nigdy nie spadam, ileż jeszcze? Stary, to jest niemożliwe. My się w kółko kręciliśmy, utknęliśmy. Ej, nie, to gra się zbugowała, to się ten, czy co? Dobra. Dobra, jest góra, okej, dobra. O, w głowie mi się skręciło. O, chłopie, masakra. Poczekam, kła, nic. Czekaj, ja tutaj... O nie, nie w tą stronę. Dobra. Dobra, dziura w podłodze. Jak to mówią, dziura w podłodze, kręć dziurą swoją. Haha. Czy jakoś tak to było? Okej, spróbuję teraz budować od razu schody. Dzisiaj postaram się jak najszybciej zbudować. Zobaczmy, ile nam się uda zbudować tych pięter. Naszym założeniem, żeby było jak największe to było. Jest. Aha, poczekaj. Super. Super. No poczekaj, bo zrobimy wersję oszczędną, jeżeli chodzi o... Dziękuję. O, dobra. Dawaj, buduj ściany. Ej, słyszysz, taki wiatr tu jest? No. O, tylko nie spadnij, stary, nie spadnij, będzie Lipton. Czekaj, teraz... chwilę, gdzie mieliśmy okna robić? Tutaj jedno, czekaj. Tu jedno, na pewno na froncie i tu z tyłu. Nie tu, tylko po bokach, o, tu. No ja wiem. I chyba tu, nie? Tu. A tutaj nie. I tu. Jak tutaj nie? No nie, no zobacz, bo... na dole. Masz tu okno. O kurde, a żeś zrobił. A zobacz, wszystkie piętra w dół. Jest inaczej. Jak? Pamiętaj, że zawsze tam, gdzie są schody, ale... tam są okna. Nie, nie, a ja tu... robiłem to okno. Tutaj gdzie jest, zobacz, tutaj, prosta zasada. Tutaj gdzie jest ten, nasz zamek. Jest jedno okno na zamek, a po bokach nie ma. Dobra, budujmy, szkoda czasu. Faktycznie. Dobra, ops. Teraz budujemy sobie podłogę. A, ty już. No co ja się będę myślisz, co ja będę tutaj ten... Hopie typie, nie ma czasu. Jak to mówią. Szybką dziurkę ci zrobię tutaj, o. Dawaj, dawaj. Jedna dziurka. Zrobimy taki wieżowiec, chłopie, że wiesz, że Trump Tower to w ogóle będzie pikuś przy tym. Pomimo tego, że Trump Tower Power jest z tego. Trump Power powiedział. Power? No właśnie. Jest z betonu i z w ogóle tam złoto i w ogóle jakieś tam. Dobra, wiesz co, jak robimy schody, to ja będę budował, dobra? Bo zamiast, no bo jak dwie osoby budują, to zawsze jest problem później z jedną kładką i to strasznie spowalnia. Więc ja po prostu będę klikał, żeby budować, jeżeli chodzi o schody. I tak będzie najprościej. Dobrze. Żeby nas nie spowalniało, wiesz? Czemu tam jest drewno jedno? Nie wiem. Dobra. Fajnie, spadłem 4 piętra w dół. Jak mogłeś spaść 4 piętra w dół? Jakoś tak pykło. Czekaj, to nie to, nie to, nie, nie wziąłem nie to do ręki, to nie to co trzeba. O, miałem dziurę wziąć. Raz. O rany. Dwa. I trzy chyba, nie? No trzy. Kurde! Jezus Maria, próbuję na szybko budować. Żeby to w miarę ambitnie i szybko poszło. O, ja zbuduję. Wtedy jest idealnie, widzisz? Szybko tak zrobione. Dobra. Okno. 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 Teraz to okno gdzie? Bo to schody na środku.
Dobra, nieważne. Co? Dobra, jest dobrze. Dobra. Teraz zrobię tutaj piękny sufit. Gdzie ten sufit? Tutaj. Dobra. Teraz dziura, dziursko. Tutaj? Dobrze, teraz tędy, tu. Tutaj nam zrobię dziurkę. Jeden. Dwa. I chyba trzy jakoś, nie? Trzy. Coraz bardziej krzywe te dziury wychodzą, muszę ci powiedzieć, wiesz? To... twój problem i twoja wina. Jasne! A czyja? A kto tu będzie mieszkał, co? No, jak tu wieje chłodem? Aż widać dziób samolotu. Co ty gadasz? No tutaj, zobacz. I faktycznie. Dziób samolotu. Za chwilę będziemy widzieli całą mapę. Będziemy mogli zrobić screenshota. Wow, ale żeś mi ścianę zbudował przed twarzą. Ja tu chcę skoczyć, samobójstwo popełnić, a ten mi... Co? Ścianę buduje. Ej, sturlałem. Sam się sturlaj. Łobuz jeden. Co za łobuz normalnie? Ja tu nie wiem, z kim ja tu przyszłem pracować. Łobuziak jeden. Z Pawełkiem. Nie, to jest Pawik. Jesteś Pawik, a nie Pawełek. Pawik. No bo tak masz napisane, no Pawika przecież... to ja zaraz będę miał, jak patrzę na ciebie, Januszu. Czekaj, weź tę głowę, bo mam książkę w głowie. Jestem w twojej książce. Zawsze chciałeś być w książce, co? Tak. To napisz do tego, Dana Browna, żeby cię wpisał do jakiejś tego... historyjki. Mówisz? Dobra. No postaw... O, dobra. Co? Coś nie tak? Fajnie wygląda ta osada z daleka. Twoja. Mm-hmm. Nasza. Znaczy twoja. Znaczy wieża dochodzi. Nasza wspólna, wiem. Tak nam szybko to idzie. Jesteśmy jak burza. Tak. Pięknie. Dobra. Teraz dziurską muszę zrobić. Gdzieś tutaj. Jeden sztuk. Dwa sztuk. Czekaj, spróbuję na dwie sztuki. Może będzie szybciej, jak na dwie sztuki zrobię. Tylko bardzo takie wąskie schody. O. Dobra, będę robił na dwa. Będzie szybciej. Chodź tutaj. One będą takie bardziej strome, ale wiesz... Dawno powinieneś na to wpaść, wiesz? Tak mniej więcej 10 pięter wstecz. Wpaść to ty możesz, wiesz, zaraz ten. I będziesz miał 500+. No. Głupi. No tak możesz wpaść. Aaaa! Odem. A nie jakieś tam wpadanie inne wymyślasz. Okej. Ale fajny widok. Teraz chwilę, gdzie tu mam teraz robić tą dziurę? Tutaj? Dobra, tutaj. Sztuka jedna. Nie, schody nie. Jezus, nie dawaj. Czekaj, dobra. Poczekam, nie zrobimy dziurę jeszcze drugiej, wiesz? Próbowałem jeszcze oszczędzić na jednej dziurze. Brawo. Chyba tu było. Tu? I tu? Nie, czyli tam. No stary, ile tych okien żeś porobił? No, dwa. Dobra, okej. Ła, spadłem. Ale jak całkiem? Nie, piętro niżej. Aha, dobra, spoko. Nie, tam to już by mi się nie chciało wchodzić na górę, bo to cały odcinek by zeszło. Nie, ale serio, to jest masakra, jak długo to po prostu zajmuje czas wejście w ogóle na to. Szkoda, że takiej wysokiej windy nie można zrobić, nie? No, to byłoby znaczne ułatwienie. To byłoby gigantyczne ułatwienie dla nas. Okej, okay, schodziki. Dobra. Jezus, jeszcze poskok zrobił, mi się na chwilę gra ścięła, wiesz, prawie już wyskoczyłem. Dobra. Zrobiłeś to okno, nie zrobiłeś tutaj? Nie, nie zrobiłem. O Boże, czemu się... No, chwilę, nie zrobimy okien jeszcze. Stój. Okno. Stoję. Okno, dobra, teraz. No! Są mi dwie kłody znowu w łapach. Nie, Pawełek ogólnie lubi sobie przywłaszczać różne rzeczy, szczególnie kłody. Może ja lubię kłody? Powiedz nam, dlaczego tak bardzo kochasz kłody? Bo są takie fajne, drewniane, duże. Mają takie, są takie duże, twarde, mają drzazgi. Tak? Te drzazgi cię przekonują, tak. Tak, te drzazgi cię przekonują najbardziej chyba, nie? Tak. Tak myślałem właśnie. Dobra. No, ale posuń ty się weź. No sam se posuń, dupcie!
No, tu się teraz buduje. Stoi to takiej przeszkadza co? Tylko. Takiej owakie? Ty jesteś sam owaki. Czemu nie zdawiłeś okien? Co ty robisz, czemu tak biegasz? Nie wiem, jak to okna, gdzie to okno stawić. Dobra, to ja będę stawiał okna. Ty wstawiaj ściany. I sufity możesz wstawiać też, o, będzie szybciej. Wstawiać sufity. No dobra, to ja wstawię ten sufit teraz. Ja sobie go muszę znaleźć, wiesz? A tu, dobra. Bo to jest jako podłoga, tak? Mhm. No dobra, to będę... Jako podłoga w razie czego. Ja będę robił dziurki. O, czepi się ta dziurka. Tutaj będzie dziurka. Sekunda, to czyli tak, o. Sztuk jeden. Sztuk dwa. I schody... Powiedzmy tu. Okej. Ops. Proszę bardzo, dawaj mi tutaj ten. Okno, 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 dawaj, buduj. znowu z jedną został. Dobra, dawaj sufit zbuduj, ja już tutaj się nastawię na dziursko. Proszę. Patrz, jak to będzie szybko teraz szło, widzisz? Taśma prawie, że. Prawie taśmowo. Stawiamy budynki taśmowo, moi drodzy. Czekaj, bo teraz mam problem. O, dobra. Jak ktoś chce nas wynająć, to nie jesteśmy drodzy. Tak? No. Dobra, może miska ty... ryżu. Miska ryżu. Już? A, dobra. Czyli tu, tu, tu i tu. Dobra, dawaj, ja biorę już dziursko. O mój Boże, w którym miejscu miałem zbudować ten? Tutaj chyba, dobra. Dziursko, proszę bardzo. Dwa. Schody. Ja już się boję, jak to będzie wyglądało za chwilę. Oj, dobra, trzeba tu kucnąć. Ja tu jeszcze, ja tu, dobra, iść tam buduję, ja już dotnę, to wiesz? No, ale ała. No nie moja wina, że ktoś to zrobił takie małe, ten, o, dobra. Czyli tu okno. Tu okno. Łokno. Łokno i buduj. Ops, ops. Dobra, biorę dziurę. Pięknie. Okej. Pięknie. Dziurka. Ale tu wieje, masakra. Nie, no znaczy nie, właśnie u mnie nie słychać teraz tego, nie wiem dlaczego, ale wcześniej mi zawiało na chwilę, ale taki chłód był, o chłopie. Teraz to wieje. Co tam co się podziało w ogóle? Dobra. Okej, okay, czyli dziurka, dziurka, dziurka i dziurka. Dobra, kolejna dziurka. Czyli tutaj. Dobra. Ups. Nie, ale pięknie nam idzie, zobacz, jak teraz ten, nie? Się wymieniamy elegancko. Zorganizowałem dobrze pracę, to musi nam dobrze iść. Co? To ja zorganizował. Ja tu jestem szefem. Chyba nic nie robisz. Robię, kradnę kłody. No właśnie, kradzi kłód jesteś. Kradzi kłód. Kradziej kłód. Tak w skrócie. Jednoznacznie, jak szybko powiesz. Kradziej kłód, o. Kradziej kłód. Dobra. Tak. Bez sensu, że tą książkę muszę otwierać, tak bym nie mógł jakoś to szybciej robić. Jakoś zbindować, nie? Pod jakiś klawisz. Dobra, ja wbijaj na ścianę górę. Tak za każdym razem musisz się nauczyć, jak tą ścianę robić. Czy tam dziurę. Mhm. Przypomnieć sobie, nie? Jak postawić ścianę. Ła, wpadłem. Dobra. Bierz dziursko. Ja już powoli nie nadążam, nie? Tak szybko to leci. No, ja też tak wstaję. I teraz wyobraź sobie, ile musielibyśmy teraz tego zbierać, nie? No nie, no nie dalibyśmy rady tego normalnie robić. Nie, w życiu byśmy tego nie zrobili. Myśmy ile zrobili? 4? 5 pięter? 6? No, w 2 odcinki 3. Więcej. No, było znacznie więcej odcinków i naprawdę to... Pamiętam, to dawno było. Poprzednie no, poprzednim sezonie. Nawet na vegan mode byłby problem. Mhm. Brakowało drzew w pewnym momencie. I cierpliwości naszej. I cierpliwości też, tak. Ale jeszcze jak graliśmy na trybie normalnym, mid mode, gdzie byli kanibale, to i tak było trudno, bo tak naprawdę no, zbieranie czegokolwiek, co chwilę przychodził duży,
i wszystko niszczył. I nie dawało możliwości, żeby cokolwiek robić, bo wiecie, no co chwilę coś tam się działo. Tak. Ale słabo, wieje. Słabo trochę. Dobra, buduj. Myśmy mieli ambicje wtedy robić tylko ponad drzewa, nie? Tak. A w tej chwili osiągnąć limit mapy. Musimy teraz zobaczyć limit mapy, jaki jest. To jest najważniejsze. Ponad drzewa to już myśmy już osiągnęli 20 pięter temu. Myślisz? No może nie 20, ale dużo pięter temu. Znaczy przede wszystkim też budujemy bardzo wysoko, nie? Na wysokim punkcie dość. Chociaż mogliśmy, wiesz co zrobić? Zacząć budować, kurczę, w innym miejscu w ogóle. Ale te drzewa, które są na naszym jakby... Ej, uwięziłeś mnie, czekaj. Bo te drzewa, które są na naszej jakby wysokości, one i tak już są dawno, bo dawno mniejsze, nie? No, też racja. Tak. I patrz, jak fajnie to raz wygląda. Dobra. Zrobimy taki punkt widokowy. Zrobimy taki punkt widokowy. Na samej górze. No, na samej górze. Dobra, dawaj sufit. Można łatwo policzyć. 36 kut wchodzi na jeden sufit. Tak. 36, tak? No to 36 razy, no mniej więcej 20. Chociaż jesteśmy daleko do przodu, jak dobrze nam wiadomo. 36 razy 20 to masz ile? 700 co? 720. O, serio? Tak, dobrze liczę? Jakoś tak. No chyba tak. Ja już, to masz 700... ja już powoli widzę tekstury nieba, nie? No ja też. Że są pikselowate, zaczynają się robić. Patrz, 700 kłód na same sufity i dachy wyszło, nie? Znaczy... Mhm. No to pięknie. Ściany... A czekaj, na następnym piętrze jak zaprojektuję, to nie buduj. Bo to teraz? Łatwo sprawdzić ile. Teraz czekaj, no bo tutaj dobra, mamy kolejne 36... Nie, czekaj, tak? 36. Okej. Okay. Dobra. Cyk. Cyk. Okej. Okay. Wbijaj. Dobra, czekaj teraz. Ja chcę policzyć na jeden taki... Dobra, na razie nie buduję. 50 kłód na... 50 kłód na każde piętro wychodzi, jeśli chodzi o ściany. Aha. O stary, i teraz... Wydaje, że dobrze liczę. Więc to plus dach na każde piętro. Mhm. Tam było 36 chyba, nie? To masz no, około 100 kłód razem ze schodami na jedno piętro wychodzi. O rany. No, to... 100 kłód, czyli 2000 wychodzi na 20 pięter. No w przypadku 20 pięter, a my już dawno chyba przekroczyliśmy 20 pięter. No, przekroczyliśmy, oczywiście, że tak. No to jest w zaokrągleniu te 100, nie? Bo tam będzie trochę mniej. No ale to tak czy siak, no to jest dużo. I zaraz będziemy wyżsi niż ta góra. No, jest szansa. Jak ta, jest taka szansa. Dobra. Jest. Czekaj. Mogę już budować? Tak, tak, oczywiście. W końcu zaszło i teraz łatwiej budować, bo widać te... Dobra. Dawaj tego, sufit. Już, czekaj. Nie ma czasu na czekanie. Tak łatwo 100 kłód dawać. Znaczy 36 na przykład. Co, 100 kłód od razu? Nie będę się teraz patyczkował. O. Dobra, dawaj w górę. Patrz, jaki ten zakłód śmiesznie wygląda teraz. Jest tak jakby mniejszy od nas. No taki, jakiś taki niedorobiony. Ja źle zrobiłeś okno. Jeju! Zobacz, przy schodach zawsze tak. Jak masz... No dobra, nie masz. A jak stawiasz schody na środku, to co? Tyle ci tłumaczyłem, ja nie wiem. Od tylu pięter moim, moim orientacją jest zamek. Oj tam. Ja jestem, wiesz, prosty tam, Paweł. Jesteś prosty. To też. No, dokładnie. Czekaj, ops. Ej, można zrobić potem trolkę zjazdową, jeżeli wyjdzie do tego, do zamku. Ej, właśnie, nie. Ale by było. Ciekawe, jakbyśmy długo jechali, nie? Znaczy, właśnie krótko, bo bardzo pionowo w dół będziemy jechać w tej chwili. Zobacz sobie, gdzie jest zamek stąd. Czekaj. Tak na to spojrzeć. No, taki maluczki trochę. Taki maluczki. Dobra, buduj. Elegancko. No, co jest. Pięknie. Pięknie, teraz tutaj schody. Okej. Okay. Ciekawe, czy ktoś zrobił tak wysoki budynek kiedyś. No, ciekawe, za chwilę nam pewnie wywali błąd w grze jakiś. Jest szansa. Nagle błąd gry, nie? Przekroczyłeś może, ilość klocków. Może zapiszmy to. Przekroczyłeś ilość klocków, nie? Sorry, ale w tej dżungli nie ma tyle drzew.
Myślę, że ilość drzew w tej dżungli to my już dawno dwukrotnie przewyższyliśmy. No. Myślę, że ten, jak to się nazywa? Do Białowieży albo do czegoś innego dojechaliśmy już. No. O rany, dlaczego to jest takie... Dobra, idź tam, żob. Ja tu docisnę więcej. O. O, ładnie. Teraz ładnie. Nie wiem. Po prostu trafiłem. Nie! Dobrze. Popatrz na... Stary, drzwi za... Stary, wcisnąć E i wcisnąłem R. Stary, no to wiesz co, powiem ci szczerze, jakby tak chciał... Można wyskoczyć. Nie, możemy na końcu zrobić, na takim budynku, możemy zrobić takie, wiesz, drzwi wyjściowe, nie? To co, idziesz do domu? Jasne. Dobra, wiesz co... Dobra, zostaw drzwi, będzie śmiesznie, nie? Na pewno? Piętro 456 piętro, nie? Robimy drzwi. No bo ja jej wysadzę, wiesz? Poczekaj, mogę? Nie, bo wysadzisz nam pół bloku. A no dobra, no to ewentualnie nie. Albo to zniszczmy siekierką, albo w ogóle. Nie, bo ja zaznaczam, co chcę wysadzić. Aha, no dobra, to spróbuj. Widzisz, zobacz. Można zaprojektować, dawaj ten, czekaj, ja ten sufit tu zrobię. Czekaj, nie buduj! No nie, nie. Zobacz, co zrobiłeś. Aha, no to czekaj, to trzeba... Wszędzie masz. Musisz zrobić jeszcze raz ten. A ja po prostu zrobiłem błąd? To na pewno. W sensie, cisnąłem R, a zaraz od razu E. No i... No i że przyłeś. Się zrobiło. No. Dobra. Jestem wyżej. Czekaj, już projektuję. Dobra. Okej, okno. A, czekaj. Ops. Dlaczego ty idziesz w prawo? Tak ci jest łatwiej? Mi łatwiej w lewo biec. Przynajmniej tak palcami łatwiej mi trzymać. No, co jest? Mi łatwiej jest w prawo. Aha. No, nie wiem. Nie wiem, dziwne jakieś takie. Możesz tam latarkę zapalić, czy coś? O, też sobie w ogóle zapalę. Ops. Łatwiej będzie przynajmniej troszkę więcej światła wpadało. Czekaj, co to jest? Nie mogę zbudować. O, teraz. Ale się nie zmieścimy. Muszę zrobić dodatkową dziurę. Dobra. Okno. Nie okno. No, iju! Daj tą jedną. No i co, nie zbudowałeś do końca? Jaki łobuz. Ty nie zbudowałeś do końca. Jasne, najlepiej na mnie zwalić, bo co, biedny Pawełek przez V ładnie zrobił, a ty co? Łobuz jeden. Gałgan normalnie. W sumie to ty też nie masz ły, ty masz pawę. Pafę. Nikt. Sam nie masz ły. Nie masz. Ty masz pawik. Pawik. Masz pawikę. No i gdzie ty okno wstawiasz, łobuzie ty? Co za łobuz normalnie, weź tu drzwi jeszcze wstawiesz. No. Nie, dobra. Hop. Patrz, nie dobudowujesz, no. No bo ty mi zabierasz. Nieprawda, dobra. Jak widzę, że jakiś nubek się pcha, to po prostu mu się odsuwam, no. Co się pcha? Taki nubek. Ja zrozumiałem mrówek. Mrówek. Tak zastanawiam się, o co ci chodzi, stary, jaki mrówek? Szybka analiza, o co mówić? Dobra, ops. Mało, zrobiłeś dobrą dziurę. Tutaj dziura. Dobra. No nie, no znowu tą dziurę, gdzie ty zrobiłeś to, patrz? Jezus. A to ty tam robiłeś, ja nie robię dziur! Zrobiłeś dziurę. No nie robię przecież okien, bo nie umiem. Nie ogarniam. Dobra. Ops. Tutaj piękna dziureczka. Kiedy będziemy liczyli w ogóle piętra? Ja nie wiem, czy kto będziemy liczyli piętra, bo to w sumie liczenie tych pięter to jest masakra jakaś. Nie, trzeba zeskoczyć na dół i policzyć z dołu, jak już będzie dzień. Tak mam nadzieję, zrobimy. Mam nadzieję, że będzie widać w sumie. Albo spadając w dół będziemy liczyć. Dobra. Jest taka opcja. Dobrze, tutaj no, daj tu dziurkę. Dobra. Okej. Cyk, proszę bardzo. Ja już się przygotuję do budowy. Właściwie do wyrywania. Ciekawe jestem, czemu nie kroją tak równo, nie? Nie? Stary, ja nie mają w ogóle żadnej piły ani nic, tylko mają taką małą siekierkę, jakąś beznadziejną. Dobra, zapraszamy na górę. Okej. Okay. Hops. No co jest? Hops. I hops. Ok.
Okej. Dobra, teraz chyba tutaj muszę. Coś mi spadło na głowę. Dlaczego mi rzuciłeś kłody na głowę? Bo mi przeszkadzasz. Jezus Maria, normalnie ja nie uchodzić nie mogę. Ledwo chodzę, bo ktoś tu kłody postawił. Dobra, ciśnij na górę tam. Trzeba pracować, a nie łobuziować. No tam, gdzie budujesz, to właśnie okno miało być, nie? O, tu. Dlatego mi się lepiej biega w lewo, on wtedy z automatu wszystko wyrywa. Znaczy, w sensie buduje, przepraszam. Wyrywa? No dobra, tam wyrywa, no ten. No a skąd bierzesz te drewno? Nie wiem. No wyrywasz z powietrza, nie? Chyba. Aha, no. Całkiem logiczne przecież. Dobra, już postarajmy się, żeby do dnia budować. O. Te drzwi to nie muszą być tam, akurat w tym miejscu. Nie? Nie, to już nie jest konieczne. Jeszcze jedno się zostało. Dobra, już nie ma. Dobra, elegancko. Pyk. Proszę bardzo. Będzie... Zobaczymy, ciekawe, czy ktoś w ogóle zbudował faktycznie coś większego. Poczekaj, bo... Te kłody mi przeszkadzają, co pod nogami rzucasz. Przepraszam? Tak samo twoja postać mi przeszkadza. Mogę skoczyć. Nie, no, nie, później cię wyrzucę, wiesz? Okej. Okay. Zrzucę cię po prostu. No! No, no, no kurde! Ja klikam! Ja robię! No dobra, okej. Okay. Ja robię. Robić nie umiesz. Eugeniusz. No poczekaj. Sam jesteś Eugeniusz. No. Porządnie tam stawiać mi ten sufit. Będzie pan zadowolony. Jasne. W którym życiu? Ja jej mogę wrzucić przez... Chodź tutaj, buduj ściany. Przecież jestem i buduję. Jasne, widzę. Czekaj. O, dobrze, ładnie teraz zrobiłeś tę dziurkę. Ja zawsze robię ładnie dziurki. Mhm. Dobra. Tam ci zostało jeszcze. Zostało ci jedno. Dobra, to daj tam już, bo ja dziurkę robię. Ja tam za chwilę postawię, poczekaj. O. Bo już mam dziurkę w rączce, wiesz? Ja mam tam... O, dobra. Ja podejrzewałem, tu nie stał. O, księżyc widać. I stary, za chwilę dotkniemy księżyc. Jest taki duży teraz. Zobacz. No. No nie? Stary, co... Co ty robisz? Co ty robisz z tymi oknami? Czekaj. Okej. Okay. Wow, prawie spadłem. Za łobuz normalnie, ja nie wiem. Dobra, zrób mi tutaj szufit. Ja tutaj go wytnę. Musi doczekać efektu końcowego. Tylko musimy poczekać na ten dzień faktycznie. Kończy nam się powoli czas antenowy, ale... O, widzę, chyba wstaje powoli już dzień, albo to księżyc tak świeci. Nie wiem. Ładno, zablokowałeś mnie. Nic cię nie blokuje. Zobacz se w dół tak, tylko delikatnie, żebyś nie spadł. Ej, nic nie widać, stary, już. Znaczy, jest noc i no nie widać w ogóle tego całego zamku. Co to jest? Chodź na chwilę. No, idę. Tam, jak patrzysz, jakby... Widzisz kanion? Widzę kanion. Tam coś świeci jakby po lewej. Co to jest? Nie wiem. Coś ciekawe. Tam jest. Coś świeci. Nie, coś tam jest, coś się świeci. Nie tutaj. Patrz. Jeszcze prostsze zasady ci dam. No. Okna są tutaj naprzeciwko siebie, tak? I wiesz dlaczego są tu? Bo tam jest góra. Z dala od góry. Widzisz górę? Dajesz po drugiej... Z dala od góry. Okej, okay, zapamiętam. Widzisz tą gigantyczną górę Mount Everest albo coś tam? To budy po drugiej stronie. O, to nie wiem. Tam. Dobra. O, łaczek jakby ściany. Będzie łatwiej, no. Dobra. Szufit. Się robi się. Dobra. Sztuka jedna dziurka. Sztuka druga dziurka. Pan schody. Nie wiem czemu, ale kłody wziął do łapy. O, chyba dzień wstaje, zobacz, tam słońce już widać. No. Elegancko. Czekaj, tu jest góra. Za chwilę będziemy mogli skończyć odcineczek i zobaczyć, policzyć. Dobra, dawaj. Kto skacze na dół i liczy po drodze? Obydwoje skoczymy, zobaczymy, który jest cięższy.
co nie? Jakbyś słuchał na fizyce, to byś wiedział, że jak razem skoczymy, to nie ma uwaga. Ale to jest gra komputerowa, to nie jest fizyka. Hmm? Czy w fizyce możesz budować... Wow, jesteśmy ponad chmurami, patrz. Tak? Poczekaj. Zwróć uwagę. Ponad chmurami jesteśmy? No, patrz. Sekunda. Ej, faktycznie. Tak coś chyba wyszliśmy poza tekstury gry. No. Aha. To my tu zapiszemy później grę. Ej, faktycznie, ale fajnie to wygląda teraz. Słuchajcie, jak będziecie chcieli, zapraszamy was bardzo gorąco. Możecie przyjść, postrzelać sobie selfiki tutaj. No. Budujemy jeszcze? Tak, oczywiście. Czekamy, aż dzień będzie. Troszkę przedłużymy ten odcinek, myślę. No. No przecież ja mówię, że ja ten... Łobuz. No. Ciekawe by na przykład włączyć tutaj tryb tego z kanibalami i wpuścić dużego, nie? Żeby to zaczął niszczyć. No zniszczy ci pierwsze piętro i reszta poleci. No i wtedy jest chyba lag gry. Ta gra po prostu, wiesz, znaczy komputer nie wytrzyma chyba takiej ilości elementów, które będą musiał, będzie musiał zniszczyć. Nie no, w sumie nie wiem, bo... No też nie wiem. Zobacz, jak to żółto się zrobiło. No. Troszkę tekstury się zniszczyły, bo niebo jest odcięte jak nożem. Jak od kosy z CS-a. No. No ja pierdzielę, czemu zrobiłeś znowu tutaj drzwi? No ty co robiłeś? Nie ogarniasz życia normalnie. Ogólnie jakbyście chcieli, żeby Pawełek wam coś budował, nie zapraszajcie go do budowy. Bo jest jeden problem, no oczywiście jest problem następujący, czekaj, ja tu wyrwę to. O. Okay. Dobra, to zaraz zbuduję tam dziurkę. Dobra, dobra, ja będę dziurkował. Nie, bo zostawimy taki przewiew. Znaczy nie, ogólnie rzecz biorąc, jak robicie budynek jakiś tam wysoki, taki wielopiętrowy, to nigdy nie ma czegoś takiego, że drzwi są po prostu na tym piętrze tam, nie wiem, 40. Bo to ale balkon bardzo... można zrobić. Sam jesteś balkon, chodź tu na górę. Czekaj, bo buduję. Chodź pan tu. Czekaj, bo muszę zbudować to, co zepsułeś. Sam się zepsułeś. O. No, patrz. Patrz, i źle zrobiłem drzwi. Poczekaj, brawo. Tu, o. No, ale to... wieje! Może za głośno o tą grę. Poczekaj, o, chciałem ci pomóc, ale dobra. Miło z twojej strony. No przepraszam, nie wiedziałem, że tak powoli budujesz. Ja jestem szybki, szybki budowniczy. Nic nie widać już. Czekaj, a gdzie jest góra? Tu. Dochodzimy do jej szczytu, wiesz o tym? Do szczytu góry? Myślę, że... No. No myślę, że dlatego myślę, warto że... przedłużyć ten odcinek, już nie ten. Już się później nie bawić w tym, w budowę. Chociaż z drugiej strony... Ej, czemu to jest niebieskie, takie szare niebo, zobacz. Też tak się właśnie zastanawiam. Okej, okay, dobra, lecimy. Dobra, ops. Ej, budujemy jeszcze chwilę. Będzie troszkę dłuższy odcinek niż zwykle, ale na tyle fajnie się buduje i na tyle fajne efekty wychodzą. No. Że ja po prostu jestem ciekaw, co będzie dalej, nie? Czy gra za chwilę powie, Paweł, koniec, nie grasz w grę, nie? Nie grasz dzisiaj już. Laga miałem. No są powoli takie lagi. Dobra, ostatnie piętro, znaczy ostatnie, następne piętro już nie robimy. No, to już będzie teraz widokowy. To już będzie teraz widokowy. Za chwilę nas dmuchnie stąd. Dobra, dawaj teraz sufit. Ja zrobię ostatnie wejście. Tu można było drzwi zrobić. I czekaj, zrobimy tam ewentualnie, czekaj, barierki zrobimy czy coś. Barierki. Nie wiem, nie? Takie małe barierki zrobimy, żeby... Nie, bo nie będzie można wyskoczyć. I tak nic nie widać. Ale to można wtedy w jednym miejscu tylko je zepsuć i zrobić takie jedno miejsce, gdzie... Dobra, to czekaj, zróbmy tutaj faktycznie teraz... Wow, prawie przeskoczyłem. No czekaj, ja okay. Postawię te barierki. Postaw barierki. Taraz widokowy zrobimy tutaj, znaczy nie, hopsalnie na dół zrobimy tutaj. Okay. Po stronie góry, wiesz, bo ona fajnie wygląda. Jeszcze nie jesteśmy na wysokości góry, muszę ci powiedzieć. Ale tekstury no nie, jeszcze nie, ale... już są zwalone. No. Już widać, że coś płot. Jest nie tak. Masz ten płot? Czekaj. Szukam. Drewniany? O, to mam, dobra. Ogrodzenie z patyków, nie? Tak. Co powiesz na tutaj hopsalnie zrobić? Czekaj, cyk. Na przykład. Ty już zbudowałeś? Znaczy... A dobra, więc zaprojektowałeś, okej. Okay. Poczekaj chwilę. Tutaj jest puste właśnie. Taka ma, żeby... dobra, okej. Okay. Dobra.
Ostrożnie, żeby nie wypaść. Zrobimy grilla u góry. Dobra, zróbmy grilla. Faktycznie, czekaj, postawmy. Czekaj, ja tu postawię już. Gdzie tu jest ten grill? Ej, czekaj, nie widzę. W którym miejscu był grill? Tam gdzieś dalej, nie? O, jest, widzę już. Fireplace. Czekaj, zobacz, czy dobrze postawiłem. Chyba na odwrót, co? No to się zniszczy, chyba nie, tak. Nie, bo zobacz, bo... Nie, na odwrót chyba. Weź to usuń. Usuń to. Nie, bo nic nie widać, po prostu jest białe tło i wszystko jest białe. Wiem. Dobra, odwracam. Już jest, będzie dobrze. Teraz będzie dobrze? Zobacz. Chyba tak. Okej. Okay. Uwaga. To zrobimy sobie ognisko. Zrobimy sobie domek jeszcze. O. Coś takiego. Poczekaj, jeszcze zrobimy sobie tutaj... Co ty tam zbudowałeś? A, taką kładkę do skakania? Ona tak średnio wyszła, ale... niż inaczej. Żeby było śmiesznie jeszcze, to czekaj, zrobię tutaj taką jedną rzecz. Ja się nie przedłużę, chyba nie bardzo. Mhm. A, nie, nie. Patrz, zbudowałem kibel. O. Czekaj. To zrzucimy tam na dół. Dobra. O, taka kładka do skakania. Nie da się przedłużyć? No właśnie nie da się. Nie, nie rób tego. Po bokach tylko. Po bokach? A, dobra. Okej. Okay. Tutaj też zniszczę, a tutaj można budować. Jeszcze jedną tu musiałbyś dać, wiesz, po boku. Aha, okay. Co się wcięło. Nie wiem, czy to ja usunę przypadkiem, czy ty. Poczekaj, bo... W zamku ogólnie nie widać. Widać, że tam coś jest, ale... zaznaczony młoteczek, ale nie ma napis... Nie widać tego, w ogóle tekstury się nie wczytały. Co, czekaj, bo tu się coś krzaczy, nie mogę tego zbudować. Nie, dobra, to zostaw, nie budujmy tego w ogóle. On nie chce domek z tego budować. Ups, chwila. Dobra. Kibel, okay. Powiadasz? Tak, będziemy mogli tu zapisać grę i to zapiszemy sobie grę może najpierw, poczekaj. Zapiszmy grę. Zapis. Kreatywny. Okej, okay, zapiszmy, bo jak na wszelki wypadek coś miałoby się stać, to lepiej, żeby było zapisane, nie? Już. O, ale jakby, czekaj, bo w ogóle mgła jakby opada. Zaczyna coś być widać. Nie, wydaje ci się. Nie, wydaje ci się. Nie, absolutnie nie ma możliwości takiej. Może w końcu się tekstury wczytały, wiesz? Dobra, no to czekaj, no to co? No to myślę, że powoli możemy... Czekaj, aha, mieliśmy razem skoczyć. A, chwila. Czekaj, co? A jakbyśmy spróbowali skoczyć, ale od razu zbudować tą... Co zbudować od razu? Ten zjeżdżalnię, czekaj, gdzie jest? Tutaj jest. Aha, właśnie, zróbmy tyrolkę, właśnie. Tylko myślę, gdzie ją dać, chwila. Bo trochę... A jakbyśmy zrobili tu skocznię bardziej w lewo, a trolkę na dole, znaczy tutaj, gdzie ty stoisz? Albo tyrolkę daj tutaj na górze. I tu rozwalimy... Tutaj, no, na górze tyrolkę. To trzeba rozwalić, to czekaj. Okej. Okay. Czekaj, czy muszę nie... rozwalić? Chwila. Opcje. Rozgrywka. Dobra, teraz będziesz mógł niszczyć. Tylko ostrożnie. Nie możesz tego zniszczyć? Poczekaj, to ja wezmę, czekaj, wyburzenie, zrobię dziurę w ścianie. Wezmę, dziura w ścianie. Chwila. Nie wiem co wywali. Dobra. O, idealnie. Okej. Okay. No dobra, poczekaj, teraz tak. Nie wiem, czy to trójka nie będzie za krótka, w sensie wiesz... To po lewej też usunę może, nie? Nie, bo ja pójdę w prawo z tą trójką. Ja mu usunę ten płotek, nie podoba mi się tutaj. Kurde, to jest ogromne, no dobra, okej. Okay. Co, ja to dam tutaj, Paweł. Gdzie? Tu. Oła, dałeś się czy nie? Nie widzę nic. Aha, bo jeszcze chwila. Tutaj, dobra? Nie wiem, widzisz to czy nie? Nie. No ja teraz muszę skoczyć, żeby drugie zbudować, ale stoisz w tym jakby. A, że tutaj... Dobra, to co? To zniszczyć tutaj mu, rozumiem to, tak? Jeszcze? Tak. Ten płotek, tak? Tak, zniszcz go. Poczekaj. Churna. Poczekaj. Chwilę, zejdź stamtąd. Zejdź stamtąd, jak możesz. Czy możesz stąd zejść? No. O, dobra. Okej. Okay. Dobra, bo ja nie wiem, czy... No co, ja spróbuję... Ja też skaczę z tobą. Co ty myślisz? Tak. Dobra, okej. Mam nadzieję, że to się nie usunie w trakcie lotu, nie? Albo nie będzie za długie. Dobra, uwaga. Trzy... Ja do wody celuję. Nie, no co ty, na twardy dawaj. Bądź mężczyzną! Ops! Wow! O stary, patrz jak to wygląda! Ile się leci! Ja pierdzielę! Ale tu jeszcze taki wstrząs jest! No dobra, mam to w ręce cały czas, czekaj. Spróbuję... Na razie jest czerwone, ale spróbuję na dachu zamku spróbować. Dobra. Czy nie zniknie mi to w wodzie? Wiesz co, chciałeś liczyć piętra, mówisz o ziemi? No, nie widać pewnie ostatniego. Nie.
Trzeba się kiedyś przebiec po prostu. Niestety nie widać. Ja to usunę tutaj, co budowałeś tą windę, bo ona jest jakaś, nie wiem, po co tu winda stoi jakaś. Kurczę, nie wiem, czy to nie za długie. Da radę? Nie wiem. Próbuję na dach zamku wejść. A cały czas masz czerwone, tak? Tak, tak, tak. Ładne to miasteczko zbudowałeś. Dziękuję. Czekaj, ja odejdę kawałek. Zrobił, no. Nie, ale to jest gigantyczne. Chyba zrobiliśmy dzisiaj 40 pięter, na pewno. No. Mogliśmy liczyć w sumie, nie? Co, spadając? Ja myślę, że nie, osoby, budując, które będą zainteresowane, spowolnią sobie tempo odtwarzania filmu, bo jest taka możliwość. I po prostu jak będziemy spadać, to sobie policzą. Jakby komuś się chciało, to może faktycznie napisać, ile zbudowaliśmy. Wyzwanie wiesz dla co? Was. Ile pięter co? Tam widzę? Ono. Kurczę, nie wiem, to będzie bardzo długie, wiesz? Aha. No nie wiem, jestem na czerwono cały czas. O, nawet nie wczytuję się ten... za daleko odszedłem. No, za daleko. Wygląda. Dobra, ja to coś, usuwam. Coś nie tak. Usuwam. Trzeba podejść bardzo blisko, żeby w ogóle było widać. No, odbudowuje się teraz, dobra. Nie, ale bardzo fajnie to wyszło, muszę przyznać. Teoretycznie można budować jeszcze wyżej. I wygląda to genialnie po prostu. Także napiszcie na dole w komentarzach oczywiście, czy mamy budować to jeszcze wyżej, czy nie. Czy mamy testować, czy jest jakiś limit. O, dokładnie. Ale póki co mamy grubo, grubo, dużo pięter. Trzymajcie się, papami o godzinkach EOS. Na razie. Chodźmy, zrobimy sobie selfie jeszcze. Nie. Musimy wejść na 40 piętro, nie bez windy. Nie, no ty chyba robisz. Nie.